Wydaje mi się, że to był jeden z lepszych, jak nie najlepszy rywal, z którym graliśmy w tym okresie przygotowawczym. Bardzo dobrze operowali piłką, my tak naprawdę nastawiliśmy się na grę z kontry w pierwszej połowie i nieźle to wychodziło, bo parę razy wyszliśmy z bardzo ciekawą sytuacją, nieraz, można tak powiedzieć, przeszkodził nam sędzia boczny, no ale wydaje mi się, że możemy być zadowoleni z tego spotkania. Zbieg okoliczności, że poszczególni zawodnicy nabawili się kontuzji. Raczej staraliśmy się szanować i tak jak powiedziałem wcześniej, no, momentami sędziowie przeszkadzali, odgwizdywali dziwne faule, dawali za dziwne faule żółte kartki. No ale ogólnie najważniejsze, że nic poważnego nikomu się nie stało. Wiadomo, że w niektórych sytuacjach uważałem na tą nogę, bo na pewno w 100% ona sprawna nie jest, ale na tyle próbowałem mądrze grać, żeby nie pogłębić sobie tego urazu i myślę, że mi się udało. A po powrocie trzeba będzie zrobić USG i w 100% potwierdzić diagnozę. Myślę, że ten plan, który sztab trenerski sobie nakreślił przed okresem przygotowawczym, wypełniliśmy. Dosyć mocno na pierwszym obozie popracowaliśmy motorycznie. Drugi obóz był już bardziej typowo piłkarski, było więcej sparingów. Myślę, że jesteśmy na tyle przygotowani, że teraz spokojnie możemy myśleć już o Lechu Poznań, a przecież jeszcze przed nami prawie 2 tygodnie, także jeszcze parę rzeczy można poprawić, ale na dzień dzisiejszy myślę, że drużyna nieźle wygląda.